Zastanawiałeś się kiedyś, że to, jakim jesteś ojcem, jakim jesteś rodzicem ogólnie, ale przede wszystkim mówię do ojców, będzie miało ogromny wpływ na to, jak twoje dzieci będą postrzegały albo już postrzegają Boga. Zobacz, że Bóg przedstawia siebie w Biblii jako ojciec, czyli odwołuje się, kiedy używa tego porównania, tego stwierdzenia, ja jestem waszym ojcem, odwołuje się do naszego doświadczenia ziemskiego ojcostwa, czyli do tego, jakich my mieliśmy rodziców, jakiego my mieliśmy ojca. Czyli tak jak ty postrzegasz swojego ojca, to jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, wręcz pewność, że ten obraz przeniesiesz na Boga i będziesz go widział jako albo kochającego tatusia, bliskiego, obrońcę, tego, który ci wskaże drogę, który cię skarci. Albo będziesz go widział jako jakiegoś strasznego, odległego, a wręcz może groźnego człowieka czy osobę. Albo będziesz go widział jako kogoś, kto w ogóle się tobą nie interesuje, jeśli takiego ojca miałeś. Zobacz, że ten obraz teraz ty przenosisz na swoje dzieci. Bóg dlatego na ojców szczególnie składa wielką odpowiedzialność. To, jakim ty jesteś ojcem, to tak twoje dziecko, przynajmniej w pierwszym rzucie, będzie postrzegało Boga Ojca. To bardzo ważne zadanie. Nie wiem, czy jest ważniejsze zadanie w twoim życiu jako ojca, niż pokazanie im tego, jaki jest Bóg.